Marcinku, moja dzierlatko, ty frywolna. No. Ładna sukieneczka, ja tutaj wytrę tylko łapki i... Ciekawy, dlaczego się tak wystroiłam? Tak, jeszcze wyszoruję pazurki. Idę do kościoła. Do księdza. Jak do... No nie mówię, do tego od obrazu. Tego właśnie od obrazu. Strata czasu. A ten obraz gdzie już powieszony został? A ty się nie... Nie interesuj się, bo wiadomo co dostaniesz. Płaci i mordy. Dokładnie. Skarbeńku. Smaro, no. Smaro. Dobrze, wyjaśnisz mi w końcu? Zdrada dla mnie? No, a dla kogo? Dla matki? Dla ciebie. No, a możesz przestać po prostu się wygłupiać, tylko powiedz mi prosto w twarz. Zmierz się z tym. Zatrudnię cię jako aktorkę. Przestań. Jesteś młoda, piękna, zdolna. Wszyscy cię kochają. Na Instagramie, na Facebooku. Na czym? No tam, tym. Co młodzież się chwali. No tak, No tak, to chłopaki pewnie mają te Instagramy. Chyba ktoś przyszedł. No. Chciałbym jeszcze coś powiedzieć, no. No i Lucek, właśnie byłam u księdza i... Ja już dosyć tematu tego księdza, ja już tutaj łapki mam wyszorowane, tak jak poprosiłaś i teraz mam ochotę na małe tutaj, co nieco może... Sprawy zaszły za daleko. Barbara, ty to potrafisz skiepścić nastrój. Czara goryczy się przelała. Patrz, jeszcze tutaj dopucuję. I dlatego postanowiłam pojechać z nim na... Z księdzem? No ja sobie... Na Zanzibar. Były bilety w promocji, tanie linie lotnicze wprawdzie, ale co tam? No, a tam gorąco przecie. A tutaj na Podlasiu zobacz, jak urokliwie w grabinie. Ale ja już mam dość Podlasia. Dosyć tego gadania, Barbara, z tobą idę do tej baby od jajek, jabłek. Ej, pociągnę temat jajek. Dobrze. No i se poleciałam, samolot się rozbił, no ja przeżyłam. Ksiądz niestety, jak widzisz, nie, ale musimy mu złożyć hołd. No, spoczywaj w pokoju, kochany. Moja szansa... chodź tu, Barbara, ja z tą diabłek żartowałem. Moja chodź, szansa chodź, pokażę ci tutaj nowy sad. Na piękne życie nowe. Przytuleni, zamyśleni, zakochani, idą razem ku jesieni, la 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 la. Ładnie śpiewasz. Dziękuję, chciałbym móc powiedzieć to samo o tobie, ale... Muszę posłuchać, jak śpiewasz, kochana. Zaraz, co ty robisz? Nie bądź taka pruderyjna. Na Twitterze mówiłaś co innego. No dobra, idę sobie. Znajdę inną. Jak to? Wracaj, porozmawiajmy. Jak będziesz umiała, to zrobię. No dobrze, Mireczku, a teraz... Pójdziemy... Nie, mamo. Psychologa, spokojnie. Wiem, co cię spotkało na ostatnim spotkaniu rodzinnym. Ten samolot! On się tam był ten ksiądz. Spotkało na spotkaniu rodzinnym. Widzisz? Stoję. Odkryj się. Tak samo, ale Małgosiu? Chodź, porozmawiam w kuchni. Chcę ci coś powiedzieć. Byłam tam i jestem tu. Przyszłam i powiedziałam, teraz do ciebie mówię. No, to wspaniałe, imponujące. Wczoraj coś między nami tak zaiskrzyło, między tym typem. No, tym typem. Nie wiem, czy jestem z tego zadowolona. Masz dopiero... Cztery kółka miał, puszczała mu się blacha. Pieniądze to nie wszystko, samochody też. Nie wiem, skąd był. Może z Pszczyn? Nie wiem. Może z Brześcia? Ale Pszczyna to jest strasznie daleko. No daleko, ale przyjechał. No bo chyba mnie kocha. Och, dziecko, jesteś taka naiwna. Mężczyźni... Dowiemy się w następnej scenie. Mamo, kto to przyjdzie Mireczku, jak ci smakują
ziemniaczki? Takie to by babcia lepsze robiła, ale kto to przyjdzie za nas? Dobrze, nie wybrzydzaj, Mirku. Dobrze, nie wybrzydzaj. Mama płaci pieniążki. Mamo, mięsko zjem, ziemniaki zostawię, wiem. No, już, już. Kto przyjdzie, się pytam. O! Dzień dobry. No, cześć. To jest ten twój mały, ten pierworodny, tak? Mirek, jestem. Cześć, cześć. Ja jestem Robert, ale mówią na mnie Norbert. Norbert na mnie mówił, a na ciebie okay, jak? No, w porządku. Moja mama mówi, że... Ale pyszne. Co tam wcinasz? No, smacznego, no, dobra. Ale nie jest... Z pełnymi ustami. Musisz zjeść mięsko. Mireczku! Mięsko, zjedz ziemniaki. Zostaw, tak? Wszyscy znają. A mi coś zamówiłaś jeszcze? Mamo, a ten samolot, co się rozbił, to tam wujek przypadkiem w tym nie siedział? Młody, nie wcinaj się, jak dorośli rozmawiają, dobra? Bo... Kiedyś przyjdę w nocy i ci zrobię taką jedną niespodziankę. Mama ci nie mówiła? Jak kiedyś przyszedłem i zrobiłem jej niespodziankę? Nie, chyba nie mówiła. No, Marta, powiedz mu. Marta zatkało. Under niespodzian. Witaj. Cześć, można? Można, no. Chodź. Żonę zdradzałem. Tak, widzę. Czytałeś mojego Twittera ostatnio? Czytałem. Szalejesz tam. Tak, trochę tak. Wszystko mnie... Słuchaj, mam taki do ciebie biznes. No, słucham, kochany. Podoba mi się twoja żona. Bardzo mi się podoba. Chciałbym z nią raz tu, raz siam, raz tam. I teraz tak, czy ty mi pozwolisz? Bo, wiesz, ja... Nie. No co ty, wiesz, doskonale znamy się od podstawówki. Uczyłeś mnie. No, dwa razy mnie nauczyłeś. Pamiętasz to? No, i kwestia jest... Uderzę cię. Nie, no, ty siadaj. Nie, zrobię to. Nie konfliktuj. Robię to. Robert. No, co tam mówię? Nalej mi soku, idź po sok. Sam sobie nalej soku, ja piję tylko whisky. A ja nie wiem, co to jest, nalej mi soku. A lubisz pomarańczowe? Słuchaj, jak kiedyś dorośniesz, poznasz prawdziwy smak whisky. Ja wolę jednak pomarańczowe. Ja wiem, no. Ale... Słuchaj, a propos tego samolotu... Samolot, jesteś za młody na samoloty, no. Ale spokojnie, pogadam z twoją mamą, kiedyś się przelecimy. Nie możesz ze mną rozmawiać, wiesz, mam rozwód. Masz rozwód, mamo? Co? Rozwód? Powiedz coś więcej o tym rozwodzie. Mama? Dobra, umowa stoi. Mama się rozwodzi, a my lecimy. Słuchaj, Mireczku. Tak. Jaki Mireczku? To jest Mirosław. Mów do niego już jak do dorosłego. Mirosławie. O, zobacz jak pije, o. Słuchaj, opowiedz mi w ogóle, kto to był, to tam cię podwiozłem do tego domu, tam się witałeś z jakąś kobietą. To starych mnie zawiozłeś do domu mojego, przecież rower schowałeś i zawiozłeś mnie samochodem. Słyszałem, że ktoś tam od ciebie był w więzieniu. Ale... że to... Też byłem w więzieniu. Ale wiesz... tylko na chwilę. I się z dziewczynami umawiasz? No, może wiesz, to nie jest najlepszy pomysł, żeby ci o tym teraz mówić. Ale... Jest to totalnie bez sensu. Chyba tak mi się wydaje, że teraz nie wiesz, co powiedzieć. Słuchaj, no byłem tak naprawdę strażnikiem w tym więzieniu. Ale wiesz, że jestem dziewczyną, nie? Bo tak mnie zagadnąłeś, ale... Wiesz, że widziałem twojego wujka, tak? To jest twój wujek. Nie wiem, o kim mowa teraz. Chciałem powiedzieć tak naprawdę, widziałem, co on tam robi. I uważaj na mnie. Ale widziałeś mojego wujka, czy on, co on robi? Gdzie my tylko widziałeś? O, to bardzo proszę dla was. Wineczki, także... To była Hanka? Nie widać, że to Hanka! To była Hanka? No to co, siubladeczka, żona twoja, moja. Niestety. A, papa! A ty gnoju! Cześć, tato! Da.